Olaf, jak to się stało, że pochodząc jednak z rodziny piłkarskiej, bo twoim wujkiem jest Krzysiek Bizacki, zostałeś hokeistą? Tak się zastanawiam, kiedy tutaj na tym osiedlu się wychowywałeś, to najpierw założyłeś łyżwy, był kij, czy jednak korki i piłka? No, w sumie tak ciężko to pamiętam tamten czas, ale na pewno najpierw były korki, mi się wydaje, że zawsze była ta gra w piłkę na osiedlu, chociaż tutaj w Tychach mało graliśmy. Ale na pewno najpierw pograliśmy troszeczkę w piłkę tutaj z kolegami, ale tak naprawdę to jak poszedłem kiedyś na pierwszy mecz z tatą hokeja, to potem już od tamtego czasu cały czas łyżwy miałem założone z kijem, no i trenowałem hokej. To tak było trochę na przekór rodzinie, że wujek piłkarz, ty chciałeś zostać hokeistą i swoją ścieżką podążać? Jak to się w ogóle stało, że zdecydowałeś się na hokej, a nie na piłkę? Jakoś do hokeja poczułem jakoś większe zainteresowanie. Czułem się, że to jest tak, po prostu czułem się lepiej będąc na lodzie niż na piłkę, bo myślałem sobie zawsze, że kurde, w piłkę to zawsze mogę sobie pokopać na podwórku z kolegami, a w hokeja to na przykład miałem taki właśnie określony czas na tym treningu, gdzie zawsze wchodziłem i miałem te półtorej godziny takiego czasu, gdzie musiałem go spędzić jak najlepiej, żeby po prostu lodu nie miałem zawsze, tak? Mhm. Zawsze musiałem jechać na ten trening, zawsze to sprawiało mi taką większą radość. Ale jednak musiałeś się przekonać, bo miałeś okazję przez tydzień trenować piłkę pod okiem swojego wujka i z kolegą zespołu. Tak, z Bartkiem Jeziorskim, ale to była strasznie krótka historia. Wujek wtedy zaprosił nas na trening. Mówi, że może jednak piłka, ale po tygodniu jednak stwierdziłem, że to jednak nie moja ścieżka. Bartek został troszeczkę dłużej, bo chyba 2 tygodnie. Miał chyba okazję zagrać parę sparingów, ale tego nie jestem pewny. A ja jak w poniedziałek zacząłem, tak w piątek już mnie na treningu nie było. A jaka była generalnie pierwsza reakcja rodziny, kiedy dowiedzieli się o twoich planach związanych z hokejem? Zapytali: Olaf, co ty takiego wyprawiasz? Dlaczego nie piłka? Czy jednak to zrozumieli i cię w tym wszystkim wspierali? Znaczy, początek był taki, że po prostu chyba wszyscy myśleliśmy, że hokej to będzie taka zabawa na chwilę. Że to nie będzie jakiś dłuższy, można powiedzieć, przygoda. Ale jak zacząłem już trenować w grupach młodzieżowych, już powiedziałem rodzicom, że rezygnuję totalnie z piłki, to już wspierali mnie z tym. No, na pewno pomagali mi dużo, żeby na treningi mnie zawozili, bo też tutaj z Tychów to był najmniejszy problem. Ale na przykład jak w Bieruniu mieszkałem, dalej mieszkam, no to już był taki troszkę większy problem z tymi dojazdami. Ale to zawsze tata czy mama mnie zawozili na treningi i tak już zostało. To nazwisko trochę ciążyło, czy pomaga, czy nie ma znaczenia? No, wydaje mi się, że może troszkę pomaga, ale też nie ma jakiegoś znaczenia dużego. Często przy okazji rodzinnych spotkań przekomarzacie się z wujkiem, która dyscyplina lepsza, gorsza, kto ma więcej sukcesów, no to na razie wiadomo, więc też jest taki twój cel, żeby wujka przeskoczyć? Znaczy, o tym to jeszcze nie myślę, żeby go przeskoczyć, bo do tego to mi na pewno daleko, ale zawsze jak spotykamy się u niego w domu, czy to wujek do mnie przyjeżdża, to zawsze była taka gadka: pan hokeista, pan piłkarzyk, takie trochę dogadywanie, ale wujek już chyba to zrozumiał, że jednak zostałem hokeistą, więc teraz już mi tylko pomaga tak naprawdę. Jeśli chodzi o twoje dzieciństwo, bo tutaj w Tychach na osiedlu C między 4. a 7. rokiem życia miałeś okazję się wychowywać. Jakim generalnie byłeś dzieckiem? Taki typ rozrabiaki, czy jednak spokojny, ułożony? No to na pewno byłem takim typem rozrabiaki. Zawsze tutaj biegaliśmy, to zawsze z kolegami niekiedy były sytuacje, że rzucaliśmy się kamieniami, ale na szczęście nie jakimiś dużymi. Ale taka zabawa na pewno była. Zawsze było tak, że nigdy mama mnie nie wołała do domu. Zawsze mama wołała mnie do domu. Nigdy nie było tak, że sam wróciłem. Zawsze mama wychodziła z klatki, mnie wołała, to zawsze z opuszczoną głową musiałem wchodzić do klatki, że już muszę właśnie z tego podwórka wracać. I dlatego miałeś tutaj taką wyznaczoną strefę na osiedlu, w której się mogłeś poruszać, tak? Tak, tak. Miałem właśnie wyznaczoną strefę tam, jak jest droga Park Niedźwiadków i droga główna tam koło AZ-u. To był taki mój, można powiedzieć, że kwadrat. Za te główne drogi tak naprawdę nie mogłem przechodzić. Tutaj zawsze między blokami jakieś gry w policjantów i złodziei, czy na trzepaku z kolegami. Ale tak naprawdę, już dokładnie tak nie pamiętam, co graliśmy, ale na pewno było takie dużo zabaw, czy tam patyki na placu i no, bardzo dobrze wspominam ten czas.
My jesteśmy teraz przed szkołą podstawową i tak się domyślam, że to nie było ulubione miejsce na twojej mapie dzieciństwa. No, to akurat zdecydowanie nie. Zawsze wolałem iść tutaj obok pograć w piłkę, czy tam pobiegać z kolegami, coś porobić, niż zawsze chodzić na te lekcje. No, ale też wspominam to czas jako fajne, bo też w klasach było śmiesznie. Zawsze z kolegami też mieliśmy swoje tematy, nie tylko słuchaliśmy panią. Zawsze mieliśmy coś innego do powiedzenia, niż słuchać, co tam niekiedy pani opowiada na temat lekcji. Wspomniałeś o tym wcześniej, że byłeś takim typem trochę łobuziaka. Mama często musiała chodzić do szkoły? Właśnie nie musiała często, ale zawsze jak już były wywiadówki, to zawsze się bałem. Zawsze był takie, kurde, ciekawe, co ta pani nagada znów na mnie. Ale na pewno nie było takich właśnie sytuacji, że na przykład mama musiała iść do pani na jakąś indywidualną rozmowę. Jedyna sytuacja, jaka mi się przypomina, to zawsze musiała, raz poszła tylko po telefon. Bo zawsze jak na telefonie coś się robiło, to do sekretariatu, no i raz było zawsze, musiałem, mamo, proszę pójść do sekretariatu po telefon, bo na następny dzień nie wytrzymał w tej szkole. No, zawsze tak wspominam to. To w takim razie albo byłeś grzeczny w szkole, albo dobrze się po prostu maskowałeś. No, jesteśmy teraz na tyłach tej placówki. Zawsze sporo się dzieje na tyłach szkoły. Tutaj coś przychodzi ci do głowy właśnie związanego z tym miejscem? No tak, szczególnie, że zawsze takie te dłuższe przerwy, chyba 20-minutowe tu trwały, to zawsze jak rodzice pakowali kanapki do Sreberka, to zawsze z kolegami łączyliśmy je w jedną wielką kulkę i graliśmy tu w piłkę. Ale to zawsze te 20 minut tak szybko mijały, że już trzeba było wracać na lekcje. Też taka jedna sytuacja, to zawsze jak chodziłem od 1 do 3 do klasy, to z sali miałem widok na basen i też zawsze zamiast patrzeć na tablicę, to patrzyłem na basen, czy ktoś pływa, czy jakieś zajęcia się nie odbywają. No i to miejsce, na którym pewnie częściej można ci było spotkać niż na szkolnych korytarzach. Tak to wyglądało kilka lat temu, czy jednak diametralnie ten obraz boiska się zmienił? No może troszkę się zmieniło, trochę siatki, bramki inne, też mi się wydaje, że wymienili trochę nawierzchnię, ale na pewno wszystko jest tak samo wygląda jak wcześniej rozmiarów, ale teraz jest ciutka lepiej. Na pewno tutaj dużo czasu spędzaliśmy w przerwach, czy też po szkole. Na pewno trochę żałuję, że lodowisko to nie jest lodowisko, ale no nie narzekałem. Tutaj ta bieżnia, sporo było biegania, czy raczej unikałeś tego? Znaczy, no w WF-ach zawsze pani wyznaczała mnie na biegi na 1000 metrów, bo zawsze byłem w tym, można powiedzieć, że najlepszy. No ale to jakoś nie była moja najlepsza strona zawsze ten, tak myślę, ale no jakoś nie jestem stworzony do biegania, czuję, że nie lubię tego robić zbytnio. Tutaj też, jeśli chodzi o te twoje warunki fizyczne, to jak zaczynałeś grać w hokeja, to na początku uważałeś, że to jest problem, czy gdzieś ciągle nadrabiałeś charakterem, ambicją, czy na początku koledzy zespołu, nie wiem, trenerzy mówili ci, Krzysiek, może Olaf, może jednak inna dyscyplina, bo te warunki fizyczne jednak, no pewnie chciałbyś, żeby były trochę lepsze, tak? No to na pewno chcemy, żeby były trochę lepsze, ale jakoś na początek, jak zaczynałem, no to tak naprawdę no nikt nie mówił, no bo w młodszym wieku tak naprawdę w młodszych grupach to jakoś nie zwracało się na to aż takiej uwagi. Ale myślę, że teraz, no trochę brakuje mi tych centymetrów, ale na pewno jakby nadrabiam to też sprytem i jazdą na łyżwach, więc myślę, że swoje braki nadrabiam takim sprytem, można powiedzieć. Jeśli chodzi o zespoły młodzieżowe, jak już grałeś w hokeja, to gdzieś takie bójki na lodzie, starcia się zdarzały, czy raczej tego unikałeś, czy jednak wbrew pozorom byłeś takim zawodnikiem, który próbował właśnie nadrabiać tą ambicją, walecznością i często w tego typu, nie wiem, bójki się wdawałeś? Znaczy, w młodszych grupach zawsze były jakieś bójki, wskakiwałem, zawsze było, ale już w późniejszym czasie, czy to w SMS-ie, czy teraz, to zawsze jestem taki, że zawsze zaczepię i zawsze jakiś kolega podjedzie i zawsze pomoże. Zawsze jestem taki nie wiem, tak, mam takie choćby odczucie, że zawsze zaczepię, no i jak już się coś zacznie, to sobie odjadę spokojnie.
osiedla wracamy teraz do Bierunia. No, kiedy mieszka się w domku jednorodzinnym, to chyba większym wyzwaniem jest zagospodarowanie sobie tego czasu wolnego, no bo kiedy pewnie mieszkasz na bloku, wychodzisz, są znajomi, jak to tutaj było, dużo kreatywności od siebie to wymagało, że mieszkałeś właśnie w domku jednorodzinnym. Jakie głównie były zabawy? Znaczy akurat żadnego problemu nie było tutaj, żeby się z kimś spotkać, bo to tak naprawdę te 10-15 lat temu, jak się tutaj rodzice wprowadzili, no to było tak naprawdę te mało domków i z każdego domku akurat był taki, tak akurat było, tak się spotkało, że każdy był w moim wieku, więc było nas tutaj tak naprawdę 8 osób z tego samego rocznika i zawsze się spotykaliśmy tutaj, czy graliśmy w piłkę, czy biegaliśmy po lesie, jeździliśmy na rowerach. No tutaj akurat było dużo rzeczy do robienia, no bo tak prawie wszędzie był las naokoło, więc nie to co teraz, tutaj tak się pobudowało pełno domów, ale zawsze było miejsce, gdzie można było coś porobić, spędzić cały dzień. No i tak naprawdę to tyle. Po prawej stronie było boisko, teraz niewiele na to wskazuje, że takie boisko właśnie tutaj było. Po szkole od razu plecak rzucałeś, jadłeś obiad i na boisko do wieczora? Znaczy najpierw po szkole zawsze to chodziliśmy na boisko, gdzie byliśmy wcześniej, na podstawówce. Potem przychodziliśmy do domu, jak były zadania, to się odrabiało zadania i od razu tutaj o danej godzinie spotykaliśmy się z kolegami i niekiedy było tak, że najpierw musieliśmy skosić trawę wszyscy razem, dopiero potem zaczynaliśmy grać w piłkę. To się tak domyślam, że w tych latach młodzieńczych to godzinowo to więcej jednak było tej piłki niż hokeja chyba. No to zdecydowanie, piłki było więcej, bo znaczy też miałem dużo kij w domu, ale zawsze jak z kolegami graliśmy w hokeja, to zawsze było po 15 minut, tak dobra, zmieniamy, to jest za duża nuda. No i graliśmy w piłkę prawie aż do wieczora. Było tak, że zimą sobie tu wylewaliście wodę i robiliście taką mini taflę? Nie było takiej sytuacji, ale zawsze ubijaliśmy śnieg i ślizgaliśmy się po nim, więc to była jedyna taka, co robiliśmy w zimę. Taka najciekawsza sytuacja z dzieciństwa, coś ci przychodzi do głowy, co tak najbardziej ci zapada w pamięci, taka sytuacja zabawna? Tak na szybko to nie przypominam sobie, ale na pewno takie zabawne sytuacje, no to były tutaj mecze, jak zawsze graliśmy sobie 5-5 i wystarczy, że jeden się obraził, no to już mieliśmy tak naprawdę po grze, no bo 5-4 to już tak, no nie grało się zbyt przyjemnie, bo była taka przewaga, zawsze był jeden na bramce, no i wystarczy, że jeden się obraził, coś się go kopło, lekko sfaulowało, to już było, że ja nie gram z wami, idę do domu. No i tak zawsze to wyglądało tutaj. Ty mówisz o sobie też? Czy nie, czy ja akurat taki nie byłem, akurat zawsze czy tam się przewróciłem, czy coś mi było, zawsze grałem, ale no byli tacy chłopaki tutaj, że wystarczy, że się go leciutko z bara popchnęło i już mówiło, że ja dzisiaj nie gram. Okej, no to jednak musiałeś być twardy, no bo będąc hokeistą jest to wymagane. Jeśli chodzi właśnie o te początki związane z hokejem, to jak to się wszystko rozpoczęło, w jakim wieku, no i gdzie zaczynałeś i jak zaczynałeś, w jakich okolicznościach? No zaczynałem w wieku 6 lat. I to było takie, na początek było to bardzo takie spontaniczne, można powiedzieć, że jak był czas, tak chodziłem na te treningi. Potem to, jak właśnie już mieszkaliśmy w Bieruniu, no to prawie to codziennie. Od poniedziałku do piątku raz tata, raz mama mnie zawozili na treningi. Jeszcze nie było wtedy szatni, to przebierałem się w domu w cały sprzęt, tylko łyżwy ubierałem na lodowisku. No i w sumie tak już później rodzice zapisali mnie na mini hokej. No i już wtedy, jak byłem w szatni, no to już cały czas, codziennie, jak najszybciej, godzina przed treningiem, półtorej godziny przed treningiem musiałem być na tym lodowisku, żeby w tej szatni spokojnie się przebieram, bo brakowało mi tego zawsze. Bo tak to w domu się przebierać i jechać w tym sprzęcie na lodowisko, to było takie no, niewygodne zbyt. A tak jechałem sobie w ubraniach na lodowisko, przebierałem się i no i taki fajny czas to był właśnie. Ale sporo też musiałeś podróżować, no bo najpierw tak naprawdę było Wygorzele, później było Siedlce w Tychach, Bieruń, a później Katowice i Sosnowiec, tak? Bo później już była szkoła, było liceum, tak. Była szkoła mistrzostwa sportowego. No trochę tego podróżowania było, na szczęście w Sosnowcu, jak i w Katowicach był internat, więc no całe tygodnie tam spędzałem, raz za jeden na weekend wracałem do domu, ale tak w sumie no to najlepsze, tak można powiedzieć, lata w moim życiu to były, bo mieszkać w internacie tak naprawdę było 50 hokeistów, to jest nie do opisania, co tam się działo, może lepiej nie będę mówił. Czyli tam było dużo anegdotek, tak? Tam to byśmy mogli nakręcić normalnie 7 części takiego właśnie, takich opowieści, ale no to był najlepszy taki czas właśnie mój.
A pamiętasz generalnie informacje, kiedy dowiedziałeś się o tym, że będziesz trenował z pierwszym zespołem, że zostajesz włączony do pierwszego zespołu? W jakich okolicznościach do tego doszło? Czy ty się wcześniej tego spodziewałeś? Miałeś jakieś sygnały? Czy po prostu, nie wiem, trener Krzysiek Majkowski do ciebie przyszedł i cię o tym poinformował? Jak to generalnie wyglądało? No to ogólnie wyglądało tak, że trener Majkowski do mnie zadzwonił, jak jeszcze byłem w SMS-ie, że jak skończę SMS, żebym przyszedł do nas do pierwszej drużyny na treningi. To było jeszcze chyba wtedy była Olimpiada Młodzieży, junior młodszy, i to był taki czas, że właśnie szkoła się kończyła i były 2 tygodnie, bym był bez lodu. To wtedy właśnie trenowałem z GKS-em. No i potem skończyłem SMS, no i zaczęły się takie naprawdę pierwsze rozmowy na temat kontraktu. No i tak miesiąc później już właśnie podpisałem kontrakt i byłem z tego bardzo zadowolony. A trener Krzysiek Majkowski, jaką w tym wszystkim rolę odegrał? Bo Bartek Jeziorski wspominał o tym, że no w zasadzie od początku go prowadził. Z tobą też było podobnie, że taki hokejowy tata trochę, tak? No też można tak powiedzieć właśnie. No ja tak naprawdę bardzo podobnie jak Bartek Jeziorski, bo ja z Bartkiem też od samego początku grałem, więc cały czas trener Majkowski był przy nas. Ja jedynie jak poszedłem do SMS-u, to te 3 lata przerwy, nie miałem takiej styczności z trenerem Majkowskim, ale zawsze byliśmy w kontakcie telefonicznym, więc czy jakiś mecz, czy coś, to zawsze był jakiś temat. A te pierwsze wejście do seniorskiej szatni, jak zapamiętałeś, stresowałeś się? Pytałeś kolegów wcześniej, czy masz powiedzieć dzień dobry, cześć, jak się w ogóle przywitać, jak się zachować? No, była taka właśnie rozmowa. Mówili, żebym wszedł po prostu na luzaku po swojemu, nie mówił żadnego dzień dobry, po prostu cześć. Jeszcze akurat zrobiłem tak, że przyjechałem pierwszy. Pierwszy byłem w szatni i zawsze siedziałem sobie w rogu tam w szatni. Patrzę, wchodzi pierwszy, mówię cześć, cześć. No zawsze tak specjalnie pierwszy przyjechałem, żeby właśnie nie wchodzić ostatni i żeby wszystkimi tak po kolei się witać, bo tak pewnie bardziej by mnie to zestresowało, można powiedzieć. A tak to przyjechałem sobie jeden z pierwszych i właśnie po kolei choćby na spokoju się z każdym mogłem przywitać. Był jakiś taki mały chrzest, czy już od tego się odchodzi? No bo wiemy, że kilka lat temu były te chrzty popularne. Ty miałeś coś takiego? Musiałeś jakieś zadanie wykonać, coś zaśpiewać, coś zrobić? Nie, jakoś tak w GKS-ie nie było czegoś takiego. Ale po prostu no jedyne takie co rzecz, którą musiałem robić, no to zawsze posprzątać w szatni, tam jakieś wody, poprzynosić i krążki. Ale to tak wszyscy młodzi w każdych klubach tak mają. Jeśli chodzi o debiut, to chyba taki dzień szczególny, no bo było pożegnanie Michała Woźnicy, 2,5 tysiąca osób na trybunach, twój debiut i mecz przeciwko GKS-owi Katowice. Z jednej strony debiut wymarzony, a z drugiej strony chyba stres dla ciebie podwójny. Znaczy ogólnie nie spodziewałem się, że zadebiutuję tak szybko, bo to tak naprawdę chyba ktoś kontuzję miał, nie wiem, czy Bartek wczoraj nie miał złamanego palca i to akurat właśnie tak spontanicznie wyszło, że trener Gusow rano mi powiedział na rozjeździe, że no zadebiutuję, że dzisiaj zagram mecz i mam się przygotować. No to też nie spodziewałem się, że akurat przy takim meczu zadebiutuję przeciwko GKS-owi Katowice. Też bardzo ciężki to był przeciwnik, derby Śląska, to też inaczej to się odczuwa. Ale chyba wolałem właśnie zadebiutować w takim meczu, niż na przykład grając na niżej notowane drużyny. Ale ten sezon no, był całkiem udany, bo tam były 3 bramki, 7 asyst, pierwsze mistrzostwo Polski. Ten medal wisi w takim szczególnym miejscu, bo podobno z nim spałeś przez kilka dni z tym medalem, tak? Znaczy, no, nie pamiętam, jak wróciliśmy z imprezy, to może była troszeczkę tam, może z nim spałem, może nie, ale na pewno wisi teraz sobie na ścianie nad łóżkiem. Jeśli chodzi o ten sezon, to już w tym sezonie poczułeś się trochę pewniej, już było ci łatwiej niż w tym poprzednim? No na pewno było mi troszeczkę łatwiej, czułem się lepiej tak naprawdę, można powiedzieć, na krążku, w szatni. Ogólnie takie więcej doświadczenia złapałem po tym pierwszym sezonie i teraz w tym sezonie czułem, że mogłem to wykorzystać i czułem się taki bardziej pewny na lodzie. No i byłeś też rozpędzony, tak? Bo te mecze ćwierćfinałowe bardzo dobre w swoim wykonaniu, niezwykle istotne trafienie w tym meczu domowym, więc pewnie liczyłeś na trochę więcej, jeśli chodzi o te indywidualne dokonania. No ja już to kolegom w szatni mówiłem, że właśnie ten wirus zatrzymał nie tylko gospodarkę, ale też mnie, że już ja się powoli rozpędzałem, że nie wiadomo, jak by to wyglądało w półfinale i w finale. Będzie teraz na ten przyszły sezon taka dodatkowa motywacja, bo gdzieś tam pojawiły się głosy, że mistrzostwo przy zielonym stoliku i tak dalej. Wiadomo, już sezon zasadniczy byliśmy najlepszą drużyną, zdobyliśmy najwięcej punktów, ale będzie Was jeszcze taka dodatkowa motywacja, mobilizacja, żeby wszystkim udowodnić, że no tak czy owak to mistrzostwo byśmy zdobyli? Tak naprawdę ten sezon pokazał, że o mistrzostwo walczy się cały sezon, nie tylko play-offy i że byliśmy na pierwszym miejscu, to
właśnie pokazało to, że zasługiwaliśmy najbardziej na tego mistrza, bo walczyliśmy tak naprawdę od początku sezonu. Każdy mecz, były momenty, w którym tak naprawdę pół drużyny była chora i jechaliśmy z składem, też dużo kolegów z pierwszej ligi nam pomogło. Też wygraliśmy ten mecz, więc widać, że nie tylko pierwsza drużyna jest dobra, ale też mamy dobrą pierwszą ligę.